Hej, witam was z tej strony Gal i jedziemy z koksikiem dalej. Oj, to z kamerą się tu podziało. Coś mu mój synek rządził kamerą. Oj, to z kamerą się tu podziało. Coś mu mój. Jejku, dobra. Hej, ucieka nam obraz i w ogóle. Dobra. Musimy dążyć do jakiegoś cudu, żeby się dostać na ostatnią misję na ten. Statek Świątynia, Temple Ship. I myślę, że pan Gecko powinien zrobić sobie trening. Why not? Why not? Mindfield, gdzie jest? Mindfield. Dobra, powinno wystarczyć. O, a teraz nie mogę. O. Dobra. Dlaczego nie mogę? Czekajcie, jeszcze raz spróbujmy. Weźmy Gecko. Jest, dobra. W taki sposób go wcisnęliśmy, ale widzicie, on normalnie nie ma na tyle woli, żeby pójść. Ale. Jak się zrobiło tak, to przeszło. Więc tego mastera chyba też tak będziemy musieli zrobić, co oznacza, że chwilę nam to zajmie, zanim to wszystko skończymy. Dobra, jak to wygląda? W sumie tarczę mamy. Żniwiarz. Kogoś bym wysłał sobie. Może na jakieś modyfikacje genetyczne coś byśmy tutaj wysłali. Redukcja obrażeń 1 to brzmi nieźle. Można by było od tego zacząć. Ej, a. Aha, bo ja kasy nie mam. Jestem na dużym minusie. Aha. Jestem na dużym minusie. No to prawdopodobnie nam się przesunie trochę, bo wcześniej mogłem Gecko wysłać na ten trening, ale nie zrobiłem tego. No i teraz to się nam troszeczkę nam się to przesunie w czasie. Dobra. Tego widzicie, mamy dużo, to można tego się trochę pozbyć. Myślę, że tak do 1000 zjedziemy jedno i drugie i będzie ok. Szkoda, że tak późno zacząłem ich wysyłać na te do tych szkoleń. No bo teraz będziemy dosyć musieli poczekać na ostatnią misję. Ale trudno, zdarza się. Nowa nadzieja nadchodzi, bo Gecko, jeżeli można zrobić taki myk, że. Dopafujemy go sprzętem, później go wysyłamy na awans psioniczny. To go zrobimy na mastera. Jak będzie masterem, to będzie mógł iść na ostatnią misję. Spoko, dobra, mamy już 1000. Aż tyle chyba nawet nie potrzebujemy. Dobra, tobie damy tą skórę. Czy jeszcze mam kogoś do wysłania na modyfikację? A, nikogo tutaj z pierwszego składu nie widzę, żebym miał. Więc może na razie nie będę wysyłał. Niech idą tacy, jacy są. Jak będą wracali ktoś z pierwszego składu. O, czekajcie. Ignoruj, bo widzę, że wróciło mi kilku żołnierzy z pierwszego składu. Może ktoś.
Vandor na przykład. Vandor też prawie nic nie ma. Ej, jak ja ich rozwijałem? Oni powinni non stop siedzieć w tym. Oni powinni non stop siedzieć w modyfikacjach genetycznych. Czy mi żółtek? A żółtek masz prawie wszystko. To redukuje obrażenia lub skakanie. Może to redukcja obrażeń. Ach, trochę to zawaliłem, powinno się szybciej rozwijać. No ale trudno, no nie rozwijałem się, więc. Więc trudno. Nie będę do niego nawet strzelał, bo to nie ma sensu. Niech on sobie wyląduje i zrobi te uprowadzenia. Stan w Japonii. A, w Japonii. No dobrze. Na uprowadzenia możemy wypuścić troszkę mniej doświadczony skład. Na pewno jakiś pułkowników wyślemy, no bo trzeba. Jak w ogóle, kiedy wraca cała moja eskadra? 12 godzin, Montius, 8 myszka. Na łowce jeszcze 18 dni. Oni w ogóle będą musieli z Nitro iść jeszcze się psionicznie przerobić. W ogóle mało mam tych psionicznych żołnierzy. Naprawdę mało ich mam. A Romeo czemu jest silnie... Aha, bo Romeo ma samowolę. Może dlatego nie idzie dalej się rozwijać. Okej. Okay. Spoko. Chcemy coś wymyślić sobie. Z pierwszego składu. Jakiś skaucik może. Będzie Scarlet. Jakiegoś gunnera potrzebuję. Żółw. Scott. Który jest szybszy? Scott jest szybsza. Ale dobra, dajmy żółwia. O, ty mi pielucha się wyrobił też. A pielucha mógłby teraz iść w ogóle na to... Czekajcie, dajcie mi pieluchę. Pielucha mógłby... się dopakować. W to. Nie no, w sumie to powinno mi już wystarczyć. Czekajcie. Usuńmy go stąd. W ogóle wszystkich usuńmy. A i... Pieluszka. Do Mind Controla. No właśnie. Kurde, trochę zawaliłem, bo nie wiedziałem, że tak możemy to przeskoczyć. Małe procenciki, ale zrobimy trik i oni się też przeszkolą. Psionicznie. A kogo jeszcze mógłbym tutaj dodać? Z tych moich psionicznych żołnierzy. Romeo, w sumie kurde Romeo. I tak prawdopodobnie dasz radę. 10 do obrony czy inspiracja? No, żeby 10 do obrony. Właśnie, kurde, widzicie, to mogłem ich wcześniej powysyłać. A, zawaliłem troszkę się. Troszkę się tam zagalopowałem i niedobrze to się stało. Ale naprawimy wszystko. Będziemy grali teraz już bardziej, ale rozsądnie. Smokey. Co? Nie, ja zapisałem, już zacząłem. A co? No dobrze, no to musimy skończyć. Niestety miałem sobie coś nagrać, ale widzicie. Siła wyższa, więc dogram to jak później, jak będę mógł. Na razie, trzymajcie się, cześć. No i tydzień czasu minął od... A nie, 2 sekundy, jak to widzieliście przed chwileczką, ale dobra, lecimy. Mam jakieś uprowadzenia z tego, co pamiętam. Ostatnio, jak to widzieliście przed chwileczką, ale dobra, lecimy. Mam jakieś uprowadzenia. Głos się zdublował. Zaraz się tego pozbędziemy.
Dobra, jesteśmy na miejscu. You'll be heading into Japan for the next mission. Otwarta mapa. Super. Super chrupę. Alien activity continues to surge within several major Mam cities. Nadzieję, że wszystkich dobrze uzbrojony. Our response is crucial to minimizing the spread of panic. 20 minut muszę zrobić ten odcinek, bo tam jest chyba 11 minut, bo z tamtego niedokończonego odcinka. No więc mamy 20 minut na skończenie tego. Okej, okay. Jesteśmy z tej strony? Jesteśmy tu u góry. To jest mapa, z której ratowaliśmy Van Dorna. Coś tam w środku jest. Jakim cudem to coś w środku jest, to ja nie wiem. No ale dobra, jest. O, wy go widzicie. Ale kurde, jazzy. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony niefajnie. Niefajnie, bo... Jeżeli wy ich widzicie, to oznacza, że oni też będą was widzieli. No dobra. No dobra, ale spróbujemy. Może akurat się tu poczyści coś. 12. Nieźle. Zabijesz go? Okej. Jeden mniej. 61, no to trochę gorzej. No ale piękny strzał trafiony. Dobijesz go? Tak jest. 2 miutony mniej. Zostały jeszcze 3 miutony plus coś, co ma Overwatcha i wygląda na... I wygląda na... Mechtoida. Nic nie widzimy. Tu by pasowało mi rzucić granat dymny. Maksymalizując... Czy nie ma internetu? Co tu się dzieje? A, nie ma internetu. Dobra. To musimy tutaj mało zrobić. Reloading. Sniper czy coś? No próbuj. O, a teraz to kamera mi poleciała gdzieś, uciekła. Nadal internetu nie ma. Oczywiście, że kurde się internet gdzieś psuje. Trafisz go? Ach, kurde, blisko było. Dobra, wrócił internet. Mechtoid, tak jak myślałem. Najgorsze to jest to, że on może wypaczyć naszych gunnerów. Ładnie go kinia wypaczyła. Aha, zbliżył się, okej. Znowu kinia. Nie trafia. Lepiej chyba kinia, żeby stała tam, gdzie ten assault. Ten sobie wymyślił do molka strzelanie. Ten zwiał gdzieś, będzie się tam próbował leczyć. Jeszcze jeden mutant tu jest, okej. Czy dostali jakiegoś buffa? Teraz nikogo nie widzimy, no dobrze. No to lecimy sobie tutaj. Teraz widzimy, ale... nic z tym nie możemy na razie zrobić.
Dobra. Trochę martwi mnie ten mechtoid, że on tutaj zaraz wyskoczy do góry. I to nie jest fajne, że on tutaj wyskoczy do góry. Okej. Próbujemy na 40%. Nope. Nie udało się. Molek dałby radę do niego strzelić, czy dorzuci też granat. Ale nie wiem, czy nie lepsze będzie zapraśnięcie go. Zawsze to jest jeden obrażeń, on jest zapraśnięty, więc nie będzie mógł tak dobrze strzelać. Tutaj sobie włączymy Overwatcha. Smokey mogłaby spróbować strzelić. No ten mechtoid w tej turze pewnie wyskoczy do góry. I to nie będzie fajne dla mnie. Tutaj sobie przeładujemy. Tutaj przeładujemy, a reszta na Overwatcha. Muszę liczyć, że ten mechtoid za dużo krzywdy mi nie zrobi. O, cyberdysk. No i tak próbuję strzelać, no patrzcie. Aj, nie trafiła. A smurfetka, mimo tego, że ma strasznie wysoki aiming, to często nie trafia. Chyba ten wrócił. Kinga. No traf wreszcie coś. Okej. Super. Zostało ich trzech. O, medyk nawet. Hydraulik, tak? Próbował coś. I ten mechtoid, co? Na razie nie wyszedł. Dobrze. No teraz tu proszę, on nie żyje. Aha, ale to jest pułkownik. A ja miałem chyba jakiegoś mniej doświadczonego tutaj na tej misji. O, Doomsday jest majorem tylko. Pięknie weszło. Okej. Zostaje tylko mechtoid. Tu sobie przeładujemy. Tutaj sobie przeładujemy. Ty sobie... No przeładuj niestety. Reszta na Overwatcha i zobaczymy, co ten mechtoid zrobi. Bo on wyjdzie i raz strzeli. Mam nadzieję, że za dużo krzywdy nie zrobi. Nie chce wyjść. Prawdopodobnie się zaklinował gdzieś tutaj. Czy możemy sprawdzić? Gdzie on się zaklinował? Tu nie. Gdzieś tutaj się zaklinował na pewno. Możliwe, że nawet tutaj. Na razie go nie widzę. Nie chcę tam zbiegać, bo to też nie jest takie rozsądne. Jedyne co mogę wam powiedzieć, że ta misja nie będzie należała do tak krótkich, jak sobie myślałem. No ale spoko. Miejmy nadzieję, że ten mechtoid jednak wyjdzie stamtąd. Mógłbym skaner bojowy rzucić. Tam jest jeszcze Mewton? No patrzcie, nie widać go dalej. Tak, zbiegnę tam na dół, to mogę się nadzieć na coś. Dobra, wychodzi. On oberwał wcześniej, patrzcie. Patrz, pięknie. 21, 20. 25. I smelfetka go zabije. 100% szans. Okej. Okay. O, tylko 4. Tak na styk. No i dobrze. Mamy to posprzątane. Moich kanerów mógłbym teraz w tym momencie zbliżyć sobie tutaj. Może za bardzo podleciałeś. Tu myślę, będzie lepiej.
Ty gdzieś powiedzmy tu. Przeładuj. Zresztą wszyscy niech przeładują. No i tyle w tym momencie. Studying weapon. Spróbujemy aktywować kolejną grupkę, zanim pójdziemy dalej. Może wtedy oni przyjdą do nas. Fakt, że mam silny skład, mógłbym agresywnie wyjść. Ale nie wiem, czy agresja akurat mi jest potrzebna w tym odcinku. Ta mapa jest strasznie długa. Ale to ma zasięg. Amazing. Jest i cyberdysk. Tak jak go słyszałem przedtem. Z dronami. Czy jesteś w stanie tego Seekera ściągnąć? A właśnie, zobaczmy wcześniej, czy moi gunnerzy by jakimś cudem dali tam do rady doszczelić. Są w stanie doszczelić. Rewelacja. Po prostu rewelacja. Dycha, ale przeżył, mimo krytyka. Okej, nie widzę tej mątwy teraz. Ale chciałbym się tym cyberdyskiem zająć. 14. Cudowny strzał. Ten już pewnie stąd nie będzie mógł strzelić do tego jest w stanie strzelić. Super, rewelacja. 7. I 5. Teraz tak, 3. Smokey. Tego raczej nie. No z tymi, czy byś sobie dała radę ich pościągać. Ale było super, jakby dała radę. Oczywiście, że nie da radę. Aha, ty się ruszyłaś. Ty Overwatch. Dobra, będziemy patrzeć, co się będzie działo. Wraca na leczyć cyberdyska. W sumie mogę spróbować rakietę tutaj wysłać. No, rakieta nie byłaby taka zła. Uleczyli go prawie. Ciekawe, co ten cyber zrobi, ale pewnie wyleci do nas. A ta mątwa się pewnie ukryła. Ten Seeker. Aha, tu jest jeszcze jedna grupka z Mutonami i z Bezykerem. Ej, gdzie uciekasz? Pozwolił ci ktoś uciekać? Czy ktoś ci pozwolił uciekać? Pytam się ciebie. Ale by się tu przydała rakieta, żeby doleciała. Ale nie wiem, czy ta rakieta ma taki zasięg. Czy ta rakieta twoja ma taki zasięg, żeby tam dolecieć? Cholera, brakuje troszkę. Troszkę są za daleko. Dobra, na początku Smokey. Proszę. Oszczał do tego. Bo to jest pewny kill. Nie wiem, czy nie chciałbym, żeby strzeliła do tego, do tej mątwy. No do tego. Chyba dasz radę. Teraz by mi pasowało tego cyberdyska wyczyścić. O, z tym internetem dzisiaj się dzieje. Najgorsze to jest to, że stracę drugi skaner bojowy i już więcej skanerów bojowych nie będę miał, a nasz skaner bojowy właśnie wygasa za chwileczkę. Wiesz co, chyba sobie strzelę do tego drona, bo oni i tak będą tego cyberdyska leczyli. Tu jest zawsze jakaś szansa, że go to zabijesz? No mała. Musiałbyś blisko maksa trafiać.
Dobra. Ok, czekamy. No, stracę ich z widoczności niestety. O, bez zegarki. Nie wiem, czy nie chciałbym ich aktywować w ogóle. To nie byłoby takie głupie. Ok, przestawimy sobie tutaj tą ekipę. Przeładujemy sobie gunnerami. Może od razu strzelę. Przynajmniej te. Może te bezejkary pobiegną bardziej w naszą stronę. To i tak będą dwie tury. Więc może nie będzie tak źle. Bo mam 5 strzałów. Najważniejsze strzały to są do tego cyberdyska. Bo jakbyśmy go udało się go teraz... 4, cholera jasna. Się udało go teraz zabić. Czy on jest jeszcze w zasięgu? To chyba cyberdysk. Dajesz. 7, średnięty. Jeszcze raz. Pięknie, Doomsday kurde robi lepszą robotę niż pułkownik. Sniper. Tu jest jakaś piątka, może dasz radę. Ty masz na przotach? Myślę, że tak, bo to jest, jesteś jednym z moich żołnierzy, którzy byli robieni w późniejszych okresie, więc powinnaś mieć na przota. Okej. Okay. Jeszcze jeden strzał od gunnerów. I tego cyberdyska powinienem dać radę ściągnąć. Tak, teraz cyberdyska rozwalisz. A w następnej turze spróbujemy zająć się tamtą z tyłu grupką i to by było wszystko. Tylko, że to już będzie następny odcinek. Oh no! Co za pech. Dobra, przeładę. I rozstanę Overwatcha. Kurka wodna, no niedobrze. Tylko te bezejkary, żeby nie uciekły, żeby one tu podbiegły. Żeby mógł ich aktywować. Okej, okay, jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, to tyle w tym odcinku. Dokończymy sobie to w następnym odcinku. O, kogoś flankuje. Tego Mutonga. Więc zapraszam Was już na jutro. Trzymajcie się. Cześć!